Otwarte zorganizowało dziś trzecie liceum ogólnokształcące w Suwałkach. Placówka zaprosiła ósmoklasistów, aby zachęcić ich do nauki w swoich murach. W tym celu licealiści przygotowali stoiska tematyczne, poczęstunek i prezentacje. Jak mówi Justyna Oberman, dyrektor trzeciego LO, to dzień, w którym uczniowie mogą poznać nie tylko budynek, ale też licealistów i nauczycieli. Witamy wszystkich uczniów ze szkół podstawowych, ale nie tylko z miasta Suwałki, również z regionu. I co im oferujemy? Mamy różne stanowiska, mogą zapoznać się ze specyfiką naszych profili klas, które proponujemy w przyszłym roku szkolnym. Pokazujemy naszą szkołę, jak wygląda, od naszych cudownych piwnic i pięknej biblioteki, pięknych pracowni. I pokazujemy też lekcje otwarte. Uczniowie mogą uczestniczyć w takich lekcjach, poznać się z nauczycielami, porozmawiać z młodzieżą, która już u nas się uczy, porozmawiać o akcji Szkoła bez dzwonka, czy to jest fajne, czy nie, porozmawiać o samorządności, o tym, że mają wpływ na decyzje, które w szkole się odbywają. Więc o tym wszystkim dzisiaj w naszej szkole.